Dzień dobry, witam w serii odcinków niemiecki bez problemu. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym zagadnieniem, a mianowicie czasem przeszłym perfekt. Bardzo serdecznie zapraszam i namawiam do obejrzenia tego odcinka, ze względu na to, że żeby sprawnie porozumiewać się po niemiecku, musimy znać spośród dwóch czasów przeszłych właśnie bardzo dobrze czas przeszły perfekt. Jeśli chodzi o czas przeszły Perfekt, to na kanale niemiecki co, w serii odcinków angielski to mus, niemiecki twój plus znajdziecie już prezentację, przynajmniej dwie gramatyczne i jeszcze jedną znajdziecie prezentację, w której omówione są najważniejsze zagadnienia z czasu przeszłego Perfekt na podstawie opisu dnia. Ukazują się Wam właśnie linki. Jeśli będziecie czuli niedosyt wiedzy albo chcielibyście jeszcze raz powtórzyć trochę inaczej, pod innym kątem, to te linki Wam się jeszcze na koniec prezentacji znowu pojawią. A my zaczynamy od budowy czasu. Żeby zbudować czas przeszły perfekt, to należy użyć czasownika Haben i w odpowiedniej formie, ponieważ Haben i Zain będą się odmieniać, i trzeciej formy czasownika, którą nazywamy Partycyp 2. Najłatwiej to wytłumaczyć na podstawie zdania. Mamy zdanie w czasie teraźniejszym, ich liebe dich, kocham Cię. A teraz chcę powiedzieć to w czasie przeszłym, to powiem ich habe dich gelipt, Czyli zamiast liebe mamy zwrot habe gelipt. I teraz, w zależności od osoby, haben będzie się odmieniać, geliebt nie. Gelip dla każdej osoby będzie to ta sama forma i ten czasownik będzie zawsze stał na końcu zdania, natomiast haben na drugim logicznym miejscu, tu, gdzie do tej pory stało orzeczenie, to teraz będzie czasownik haben lub sein, który też jest w czasie przeszłym perfekt częścią orzeczenia. I drugi przykład. Er taucht nach Perlen, to jest on norkuje po perłę i teraz w czasie przeszłym er ist nach Perlen getaucht. Jedno zdanie mamy z czasownikiem posiłkowym haben, drugie z czasownikiem posiłkowym sein, bo mamy ist, to jest odmiana czasownika sein. I znowu getaucht jest na końcu do każdej osoby, natomiast to, co się zmienia w zdaniu, to czasownik posiłkowy sein. I teraz, żeby dobrze zrozumieć czas przeszły perfekt, to trzeba posłużyć się wieloma przykładami i próbować rozwiązywać ćwiczenia, dlatego ten wykład będzie poprzeplatany Ćwiczeniami. Na tym slajdzie pokazuję przykłady zdań w czasie przeszłym. Po prawej stronie mamy pokazane czasowniki, że z czasownika mache trzeba było zrobić habe gemacht, z czasownika hören, żeby utworzyć czas przeszły, trzeba będzie zrobić haben gehört, a z czasownika putzt trzeba zrobić czas przeszły hat geputzt. Przyjrzyjmy się przykładom. Ich mache abends viele Fotos robią wieczorami dużo zdjęć. I teraz przerabiam to zdanie na czas przeszły. Zamiast mache robię habe gemacht. Habe wiemy stoi na drugim logicznym miejscu, a gemacht wędruje na koniec. Ich habe abends viele Fotos gemacht. I przechodzimy do następnego przykładu. Wir hören dich nicht. Nie słyszymy cię. Przerabiamy to zdanie na czas przeszły. Wir haben dich nicht gehört. Zwróćcie uwagę, że haben dopasujemy do podmiotu. Przy ich było habe, przy wir haben. I teraz ostatni przykład na tym slajdzie. Putzt sie schon die Zähne? Czy ona już myje zęby? I czas przeszły. Hat sie die Zähne schon geputzt? Czy ona już umyła zęby? Znowu putzt zamieniamy na hat geputzt. A teraz ćwiczenie dla ciebie. Zaczynamy od najprostszej rzeczy, odbudowania właśnie trzeciej formy czasownika. Zauważyłeś na pewno, że trzecia forma czasownika zaczynała się od sylaby G, a kończyła na ty. I właśnie w ten sposób będziemy teraz postępować. Żeby utworzyć particip 2, czyli trzecią formę, to należy do tematu czasownika dodać przedrostek ge i końcówkę ty lub ET. At" dodajemy wtedy, kiedy nasz temat będzie się kończył na ty lub dy. W związku z czym uczyć się to jest lernen, ucinam końcówkę en, zostaje mi sam temat learn i do lern dodaję przedrostek ge i końcówkę ty i wyjdzie mi gelernt. I teraz proszę Cię, żebyś zatrzymał, zatrzymała prezentację w tym miejscu i za chwilę uzupełnił, uzupełniła. Formy czasowników według zasad, które przed chwilą powiedziałam, przetłumaczyła czasowniki i za chwilę na następnym slajdzie podam prawidłowe odpowiedź. Kochać. Lieben geliebt. Stawiać. Sztelen gestelt. Sadzać. Siadać. Zecen. Sich zecen. Zich gesetzt i gesetzt. Sadzać to jest zecen gesetzt. Siadać sich setzen, sich gesetzt. Potrzebować, brauchen gebraucht, brać prysznic, duschen geduscht, Słuchać, hören gehört, pytać, fragen gefragt. Myć szorować, putzen geputzt. Grać, spielen gespielt. Czekać, warten i uwaga, gewartet, ponieważ nasz temat kończy się na ty. Mieszkać, wunen gewunt. Kąpać się, baden. Gebadet. Znowu mamy końcówkę e. Ty, ponieważ nasz czasownik kończy się na d. A teraz spróbuj samodzielnie zbudować zdania w czasie przeszłym perfekt. Ja ci pomogę na samym początku, a następnie mam nadzieję, że samodzielnie uda ci się udzielić prawidłowej odpowiedzi. Uczyliśmy się niemieckiego to wir haben, Deutsch gelernt. A teraz spróbuj zapytać, czy uczyliście się niemieckiego? pamiętaj, że jeżeli mamy pytanie czy, to czasownik posiłkowy pójdzie na pierwsze miejsce, czyli będzie jak? Habt ihr Deutsch gelernt? Oczywiście. A jak się zapytamy kiedy uczyliście się niemieckiego, to zaczynamy od zaimka pytającego i nasz czasownik posiłkowy wraca na drugie miejsce, czyli Wann habt ihr Deutsch gelernt? No dobrze, to teraz mama wykąpała już swoje dziecko, to jest die Mutter Hat, prawda? Bo die Mutter to ona. Die Mutter hat ihr Kind schon gebadet. A jak będzie pytanie, czy mama wykąpała już swoje dziecko? Hat die Mutter ihr Kind schon gebadet? A pytanie, kogo mama już wykąpała? Wein hat die Mutter schon gebadet? Wczoraj myłem okna, to ich habe gestern fenster geputzt. Zgadza się. Ich habe gestern fenster geputzt. A jak będzie, czy umyłeś wczoraj okna i kiedy myłeś okna? Hast du gestern fenster geputzt? Wann hast du fenster geputzt? Świetnie Ci poszło. I jeszcze jeden przykład. Jak będzie, nie słyszałam Ciebie i pytanie, nie słyszałaś mnie i dlaczego mnie nie słyszałaś? Ich habe dich nicht gehört. Mich nicht Warum mich nicht Jak teraz już wszystko wiesz, że czasownik posiłkowy jest na drugim miejscu, a ten drugi czasownik na końcu, to poproszę Cię, żebyś ułożył, ułożyła zdania zgodnie z tymi zasadami. Wszystkie elementy, które należy umieścić w zdaniu są podane w formie rozsypanki. Trzeba je tylko dobrze ułożyć. I tu proponuję znowu: zatrzymaj prezentację, zrób ćwiczenia, a ja za chwilę podam poprawne odpowiedzi. Kiedy ćwiczyliście gramatykę? Wann habt ihr Grammatik geübt? Moja mama gotowała obiad. Meine Mutter hat das Mittagessen gekocht. Usiadłem na krzesło. Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt. Czy wczoraj uczyliście się niemieckiego? Habt ihr gestern Deutsch gelernt? Gdzie mieszkaliście przed rokiem? Wo habt ja vor einem Jahr gewohnt? I jeszcze jedno zdanie. Czy już posprzątałeś pokój? Hast du das Zimmer schon aufgeräumt? W ostatnim przykładzie zauważyłeś na pewno, że było aufgeräumt. GE było w środku. Mhm. A do tej pory mówiliśmy, że GE musi być na początku, prawda? Skąd ono się wzięło w środku? Otóż musisz pamiętać, że czasowniki rozdzielnie złożone będą miały ge między przedrostkiem a czasownikiem głównym. I tak, sprzątać to jest aufräumen, a jak będzie brzmiał partycyp 2? Aufgeräumt. Ge wejdzie w środek. To zróbmy dalej tak z pozostałymi przykładami. Robić zakupy to einkaufen, a jak będzie w czasie przeszłym? eingekauft. Zapakować to einpacken, a czas przeszły? Eingepackt. Otwierać, aufmachen. I w przeszłym? Aufgemacht. To samo, ablegen. Abgelegt. Wyprowadzać, ausführen. Ausgeführt. Świetnie. I tu mamy przykład, że jeżeli mamy czasownik rozdzielnie złożony, na przykład zu machen, to będzie zugemacht. I przykład zdania w czasie teraźniejszym. Kiedy zrobisz zakupy na nasze przyjęcie? du für unsere Party ein. Mamy przedrostek na końcu. Niewątpliwie mamy do czynienia z czasownikiem rozdzielnie złożonym. No to perfekt. Już kupiłam wszystko na naszą imprezę. Będzie brzmiał Ich habe schon alles für unsere Partie eingekauft. I zróbmy kilka ćwiczeń do czasowników rozdzielnie złożonych, żeby się utrwaliły. Ja będę podawała zdania w czasie teraźniejszym z czasownikami rozdzielnie złożonymi, a Ty musisz uzupełnić tłumaczenia w czasie przeszłym perfect i użyć czasowników rozdzielnie złożonych. Zwróć uwagę, że na dole slajdu masz podpowiedź Wann du studien hund aus, kiedy wyprowadzisz psa, już wyprowadziłam psa. Ich habe den Hund schon ausgeführt. Otwórzcie, proszę, swoje książki na stronie 42. Macht bitte eure Bücher auf Seite 42 auf. Przecież otworzyliśmy już książki. Wir haben doch unsere Bücher aufgemacht. Odłóż, proszę, płaszcz w garderobie. Leg bitte deinen mantel in der garderobe ab. Nie widzisz, przecież odłożyłem już mój płaszcz. Siehst du nicht? Ich habe meinen mantel schon abgelegt. Räumst du endlich dein Zimmer auf? Czy w końcu sprzątniesz swój pokój? Ale mamo, już wczoraj sprzątnąłem swój pokój. Aber Mutti, ich habe mein Zimmer schon gestern aufgeräumt. A teraz muszę o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, że czasami GE w ogóle nie będzie. Nie będzie GE, jeżeli to będą czasowniki, które się będą kończyły na IREN. I tak mamy. Przykłady. Akceptować, akceptieren i będzie w czasie przeszłym akceptiert. Nie ma GE. Interesować się, interesieren, interesiert. Fotografować, fotografieren, fotografiert. Wypróbować, ausprobieren, ausprobiert. Operować, operieren, operiert. Telefonować, telefonieren, telefoniert. Pamiętajmy o tym. Jeszcze raz powtarzam, że jeśli czasownik będzie się kończył na "-iren", to nie będzie miał "-ge". No to teraz poproszę Cię uzupełnić zdania. Moi rodzice nie akceptowali mojego nowego chłopaka. Meine Eltern haben meinen neuen Freund nicht akceptiert. A jak uzupełnisz zdanie? Czy też interesowałeś się modą? Hast du dich auch für Mode interessiert? Wypróbowałam komórkę przed jej kupnem. Ich habe das Handy vor dem Einkauf ausprobiert. I ostatnie zdanie. Tego pacjenta operowano wczoraj. Den Patienten hat man gestern operiert. No to na pewno się utrwaliło, że czasowniki, które są zakończone na IREN, nie mają G. A teraz musisz wiedzieć, że oprócz czasowników regularnych są również czasowniki nieregularne. Tak jak w języku angielskim. Są trzy formy czasownika, taki w niemieckim, jeśli się mogę odwołać do Twojej wiedzy z angielskiego. I trzeba będzie się tych czasowników oczywiście uczyć na pamięć. W tej prezentacji wykorzystałam m.in. takie czasowniki. Dawać to geiben, gegeben. I jak widać bardzo łatwo skojarzyć, że gegeben pochodzi od geiben. Żaden problem, tylko jest dodane ge, i cała reszta czasownika jest taka sama jak w bezokoliczniku. Podobnie jest z innymi czasownikami. Na przykład przychodzić, kommen, gekommen, nosić, tragen, getragen, jechać, fahren, gefahren, biegać, laufen, gelaufen. I wszystko byłoby świetnie, gdyby wszystkie czasowniki nieregularne właśnie w ten sposób budować, ale niestety tak nie jest. Wiele czasowników zmienia samogłoskę rdzenną. I zwróćcie uwagę, że już te przykłady pod spodem są dużo trudniejsze. Iść, chodzić, to gehen, czas przeszły, gegangen. Pisać, schreiben, a czas przeszły, geschrieben. Zamieniają się literki e, i, na i e. Znajdować, uważać, finden, gefunden. Śpiewać, singen, gesungen. Trafiać, spotykać, treffen, getroffen. I pozostawać, bleiben, geblieben. I za chwilę seria ćwiczeń. Twoje zadanie zamienić podany bezokolicznik na końcu zdania na właściwą formę i my to za chwilę zrobimy. Później zatrzymasz prezentację, zastanowisz się, jak można dobrać w pary pytania i odpowiedzi, a ja za chwilę podam poprawną odpowiedź. Idziemy z przykładami od góry. Haben Sie das Geld verloren? Warum hast du mir nicht geholfen? Bist du zur Partie rechtzeitig? Angekommen. Hast du gestern deine Freundin getroffen? Hast du meinen Bruder um Hilfe gebeten? Seid ihr nach Frankreich mit dem Auto gefahren? Warum habt ihr die Klassenarbeit nicht geschrieben? I odpowiedzi. Die Lehrerin hat uns, i tutaj ci podpowiem, to czasownik, regularny złożony. Abgefragt. Du hast mich um Hilfe nicht gebeten. Nein, ich habe mit ihm nur gesprochen. Nein, wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Nein, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Nein, das Gewitter hat mich zu Hause angehalten. Nein, im Gegenteil, ich habe hundert Euro gefunden. Wyszły nam zdania różne i teraz postaraj się przyporządkować. To jest taka łamigłówka. Trzeba teraz przyporządkować pytania do odpowiedzi. Zatrzymaj prezentację, a ja za chwilę podam poprawne zestawienia. Das Geld verloren? Nein, im ich habe 100 Euro gefunden, czyli czy zgubiła pani pieniądze? Nie, wręcz przeciwnie. Znalazłam 100 euro. Warum hast du mir nicht geholfen? Dlaczego mi nie pomogłeś? Du hast mich um Hilfe nicht gebeten. Nie prosiłeś mnie o pomoc. Bist du co party rechtzeitig angekommen? Czy przyszedłeś punktualnie na imprezę? Nein, das Gewitter hat mich zu Hause angehalten. Nie, burza zatrzymała mnie w domu. Hast du gestern deine Freundin getroffen? Nein, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Czy spotkałeś wczoraj swoją przyjaciółkę? Nie, już dawno jej nie widziałem. Hast du meinen Bruder um Hilfe gebeten? Nein, ich habe mit ihm nur gesprochen. Czy prosiłeś mojego brata o pomoc? Nie, rozmawiałem z nim tylko. seid ihr nach Frankreich mit dem Auto gefahren? Nein, wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Nie, polecieliśmy samolotem. Warum habt ihr die Klassenarbeit nicht geschrieben? Die Lehrerin hat uns abgefragt. Nauczycielka nas odpytała. Było bardzo dużo przykładów z czasownikami nieregularnymi i uważniej na pewno zauważyli, że nie wszystkie zdania były z czasownikiem posiłkowym haben. I teraz zastanawiamy się, kiedy użyjemy w zdaniach w czasie przeszłym czasownika posiłkowego sein. Otóż używamy go zawsze do czasowników ruchu. Ale uwaga, musi być spełniony jeszcze jeden warunek. Ten czasownik ruchu nie może odpowiadać na pytanie kogo co, ani nie może być czasownikiem zwrotnym. Ja jeszcze do tego wrócę, a na razie podaję przykłady, że rzeczywiście czasowniki ruchu łączą się z sein. On nurkował po perły, to er ist nach perlen getaucht. Polecieliśmy samolotem, wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Poszedłem o godzinie 22:00 do domu, to ich bin um 22 uła nach Hause gegangen. Czy na czas przybyłeś na imprezę? Bist du zur Party rechtzeitig angekommen? Czy pojechaliście do Francji samochodem? Seid ihr nach Frankreich mit dem Auto gefahren? Świetnie. Przejdźmy do następnych przykładów. Ja wiem, że już niektórzy są znudzeni, ale jeśli chodzi o czas przeszły perfekt, to żeby go poprawnie stosować, to niestety trzeba wiedzieć o wszystkich niuansach, że raz jest haben, innym razem jest sein, że są czasowniki regularne, że są czasowniki rozdzielnie złożone, w których GE jest w środku, że są czasowniki, które są Nieregularne są takie, w których GE w ogóle nie będzie, stąd właśnie długość naszego wykładu jest dość długa, ale proponuję, żeby wytrwać do końca, pod koniec jeszcze powtórzymy wszystko i na końcu znajdziecie ściągę, na której wszystko podsumujemy. Kiedy jeszcze w czasie przeszłym używamy czasownika ZAIN? Otóż czasownik ZAIN występuje również przy czasownikach, które oznaczają zmianę stanu. Co to znaczy zmiana stanu? Zmiana stanu to taki czasownik, który nam mówi o tym, że coś się stało z podmiotem z naszego zdania. Na przykład verschwinden, verschwunden. Znikać, prawda? Jest to na pewno zmiana stanu. Był, było coś i znikło. Erscheinen, erschienen. Teraz mamy odwrotność. Pojawiać się. Wcześniej czegoś nie było, raptem się pojawiło. Einschlafen jest też czasownikiem zmiany stanu. Einschlafen, eingeschlafen, zasypiać. Wcześniej się nie spało, później się będzie spało, a przechodzenie właśnie ze stanu czuwającego na stan spoczynku to właśnie Einschlafen, eingeschlafen, czasownik zmiany stanu. Jeśli chodzi o czasownik umierać, Sterben gestorben, to na pewno nikt nie ma wątpliwości, że zmieniamy stan, ale również tutaj musimy dopisać na pewno czasownik... Bleibend geblieben, który należy potraktować jako wyjątek. Nie jest on ani czasownikiem ruchu, ani czasownikiem zmiany stanu, a mimo wszystko łączy się z zain. I mamy przykłady. Ja er ist im Wald verschwunden. On znikł w lesie. Twoje zadanie zbuduj tym razem pytania. Gdzie on znikł? Wo ist er verschwunden? Wczoraj zostałem w domu. Ich bin gestern zu Hause geblieben. Pytanie, gdzie wczoraj zostałeś? Wo bist du gestern geblieben? Dziadek zmarł w maju. Der opa ist im Mai gestorben. Kiedy zmarł dziadek? Wann ist der opa gestorben? Wir sind erst um Mitternacht eingeschlafen. Zasnęliśmy dopiero o północy. Kiedy zasnęliście? Wann seid ihr eingeschlafen? Zaraz po burzy zaświeciło słońce. Gleich nach dem Gewitter ist die Sonne erschienen. Pytanie, kiedy zaświeciło słońce? Wann ist Zone erschienen? Przy dwóch czasownikach, przy czasowniku erschienen i verschwunden nie było ge. I teraz zastanówmy się, dlaczego. Otóż, jeśli nasze czasowniki zaczynają się od przedrostków ea, fea, b, to na pewno nie będą miały ge. Jest jeszcze więcej tych przedrostków. Ja wymienię je pod koniec wykładu Wszystkie. A teraz przeczytam przykłady czasowników: wyjaśniać (erklären, erklärt), sprzedawać (verkaufen, verkauft), rozumieć (verstehen, verstanden), opuszczać (verlassen, verlassen), odwiedzać (besuchen, besucht), otrzymywać (bekommen, bekommen) i poruszać się (bewegen sich, sich bewegt). I jak zwykle zapraszam cię do ćwiczeń. Tym razem trzeba dokończyć zdania. Czy zrozumieliście? Czas perfekt. Habt ihr perfekt verstanden? Pani bardzo dobrze wytłumaczyła mi gramatykę. Sie haben mir die Grammatik sehr gut erklärt. On lubił poruszać się na świeżym powietrzu. Er hat sich gern an der frischen Luft bewegt. Dopiero o 16:00 opuściłam szkołę. Ich habe die Schule erst um 16 Uhr verlassen. Czy już sprzedaliście swój dom? Habt ihr euer eu Haus schon verkauft? Wczoraj odwiedził mnie mój przyjaciel. Gestern hat mich mein Freund besucht. Czy już kiedyś dostałeś szóstkę z niemieckiego? Hast du schon mal eine 6 in Deutsch bekommen? Zwróćcie uwagę, że zasada odnośnie przedrostków Dotyczy nie tylko czasowników nieregularnych, ale również regularnych. Część z nich było czasownikami regularnymi. I w tym miejscu muszę Wam powiedzieć, że omówiliśmy wszystkie zagadnienia gramatyczne, a teraz sobie tylko przypomnimy, jakie czasowniki były użyte w tej prezentacji. Zaczęliśmy od czasowników regularnych i budowy form w czasie przeszłym. Preteritum, czyli budowy trzeciej formy tzw. Tak particip 2. I na tym slajdzie znajdziecie wszystkie czasowniki użyte w tej prezentacji. Należy tylko zapamiętać, że jeśli temat czasownika kończy się na tydy, to wtedy końcówka będzie et, a nie samo ty. W prezentacji były również użyte czasowniki rozdzielnie złożone, w których należy zapamiętać, że GE znajduje się między przedrostkiem a czasownikiem głównym. Ponadto w prezentacji były wykorzystane czasowniki, które się kończą na iren i te czasowniki nie będą miały w czasie przeszłym przedrostka ge. Pod koniec prezentacji mówiłam o tym, że są również czasowniki, które się zaczynają od pewnych przedrostków, które nie będą miały ge. I są to przedrostki ea, b, fea, ca, mp, "-ge", ent. My użyliśmy czasowników, które się zaczynają od B, R i FER, bo takich jest najwięcej. Była również pokaźna porcja czasowników nieregularnych. I wiemy, że form czasowników nieregularnych trzeba uczyć się na pamięć. W prezentacji mówiliśmy również o tym, że czas przeszły perfekt jest stworzony za pomocą dwóch czasowników posiłkowych, albo haben, albo sein. I tu mamy wymienione czasowniki, które były użyte w naszej prezentacji, które są czasownikami albo ruchu, albo zmiany stanu i ze względu na ten fakt łączą się w perfekcie z czasownikiem posiłkowym zain. Zwróćcie uwagę, że dopowiedziałam, że czasowniki ruchu łączą się z zain pod warunkiem, że nie odpowiadają na pytanie kogo co, ani nie są czasownikami zwrotnymi. I tutaj zwróćcie uwagę, że na dole wymieniam... Czasowniki, które były użyte w tej prezentacji, które oznaczają ruch, a mimo wszystko są z właśnie z tego powodu, że odpowiadają na pytanie kogo co, albo są zwrotne. Bewegen, poruszać się, w języku niemieckim mówi się sich bewegen, ale można też poruszać coś, na przykład woda porusza koło. Kogo co wtedy, prawda? Verlassen, żeby opuścić dom, mieszkanie, trzeba się poruszać, ale verlassen opuszczać kogo co. Podobnie było z czasownikiem bezuchen. Odwiedzać, żeby kogoś odwiedzić trzeba się przemieścić, a mimo wszystko schaben, dlatego że odwiedzić kogo co. Czasownik trefen tak samo odpowiada na pytanie kogo co, a występuje też z czasownikiem zwrotnym się spotykać. Występuje również jako czasownik zwrotny się spotykać. I zecen można sadzać kogoś, a można też siadać. I ten czasownik używa się w języku niemieckim jako czasownik zwrotny, czyli Niemcy mówią siadam się. I właśnie z tego powodu jest używany z czasownikiem posiłkowym haben, a nie sein. I na koniec obiecana ściąga, która mówi nam o wszystkich zasadach, które dotyczą budowy czasu przeszłego perfekt. A więc mowa o tym, że haben i sein odmienione stoją na drugim miejscu, Partycyp 2, czyli trzecia forma czasownika jest zawsze na końcu zdania. Przypominam na tym slajdzie, że są czasowniki, które nie będą miały GE, ponieważ zaczynają się od wymienionych tutaj przedrostków albo kończą się na IREN. Są czasowniki, które będą miały partycyp 2 budowany regularnie i pokazane są zasady jak budować, GE na początku i na końcu ty. I są czasowniki nieregularne, których form trzeba uczyć się na pamięć. I znowu mowa o tym, że -zain- używamy do czasowników ruchu i do czasowników zmiany stanu pod warunkiem, że nie są one czasownikami zwrotnymi i nie odpowiadają na pytanie kogo co. Tym, którzy dobrnęli do końca wykładu, gratuluję. Bardzo długi wykład, ale jeśli zależy wam na tym, żeby poprawnie budować czas przeszły perfekt to warto było dowiedzieć się o wszystkich zasadach, które dotyczą tworzenia tego czasu i wykonać sporą porcję ćwiczeń, dzięki czemu na pewno to i owo utrwaliło się w głowie i łatwiej będzie zrozumieć zdania w czasie przeszłym perfekt, a co niektórzy już na pewno zaczną takie zdania budować. Zapraszam do pozostałych prezentacji na ten temat i na stronę niemiecki.co, gdzie znajdziecie mnóstwo ćwiczeń. Zżegnam się z Wami. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.